Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony 352 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Risen. Moi drodzy, prawdopodobnie będzie to już ostatni odcinek z tej serii. Ja widzę, że tutaj mamy przeciwników po drugiej stronie. Pozbędę się ich, bo będzie nam fajniej potem przeskakiwać. Miera tam cokolwiek. Ha. Chyba nie poszło po mojej myśli. Noż, gościu. Nie! Ja się zapisałam. Podczas umierania. Albo jednak nie. Serio, na jednym ciosie przeżyłeś? Masakra. Dobrze, moi drodzy, no wydaje mi się, że to będzie już ostatni odcinek, tak podejrzewam. Raczej się nie spodziewam, że wyciągniemy jeszcze jeden. Chociaż kto wie. Nie, nie siadaj na tronie, chciałam przeszukać go. Super. O, to możemy użyć. Jesteśmy tak troszeczkę od tyłu tutaj. Dziewiąteczka. Otwieramy, wypijmy sobie taką większą miksturę i lecimy. Weź wszystko. Jak stoimy? Mamy 10 punktów nauki. Niech będzie. Tą pułapkę żeśmy sobie wyłączyli. Tutaj poczekam, żeby nie dostać w głowę. No i dobra, jesteśmy po drugiej stronie, tam nie chcemy wpaść. I okazuje się, że tutaj jest rzecz do pociągnięcia. I ona nam otworzy tutaj niżej. Tutaj nie... Ej, nie, to nie było tutaj, co? Ja bym przysięgła, że to było tu. Nawet jeżeli to nie było tu, to dojdziemy do tego, gdzie to faktycznie było. No i dobra, i mamy komnatę. I teraz pytanko. Ile mi się udało zrobić, bo ja nie do końca troszeczkę pamiętam. To jest zamknięte, więc chyba nie udało mi się zbyt wiele tutaj zrobić. To też jest zamknięte. Tu jest ten most. Ale właśnie, to do pociągnięcia bodajże... Nie, to nie otwiera tutaj. I tutaj też nam się przyda do używania łuk, więc myślę, że zamiast tego sobie damy pod zero. Trafiłam? Co jest? Czemu ja nie trafiam z tego chujstwa? No, wreszcie. Kamienna płyta. I otwieramy. Co my tutaj mamy? Dostałam lewitację. No nie wiem, po co miałaby mi się przydać, ale dobrze. Niech i tak będzie. Musimy sobie opuścić ten most. I to nie jest jakieś bardzo trudne, z tego co mi się wydaje. Musimy tylko mieć dostęp do kołowrotka. A to chyba nie będzie kłopot. Dobra, kliknijmy sobie przycisk. Zobaczmy, gdzie on mnie zaprowadzi. Tutaj. Tutaj coś chyba żyje, nie? Cześć. Najwyżej dostanę w głowę trochę od ciebie. Albo i nie. Tutaj możemy przejść. Nie ukrywam, moi drodzy. Musiałam sobie obejrzeć na YouTubie, jak ten motyw i elementy przejść, ponieważ no dosyć trudno mi było. Dlatego... Niestety, ale już wiem, jak ten grobowiec cały przejść tak naprawdę.
Ale myślę, że też jest tego plus, ponieważ będzie dużo szybciej. Fajnie, to mamy otwarte. Sprawdźmy kolejne miejsce, to jest zamknięte. Ale nie martwmy się, bo tutaj jest otwarte. I tutaj też za niedługo się dostaniemy i tak dalej, i tak dalej. Tu jest łodzik, przejście łodzikiem. I teraz bardzo istotna rzecz. Nie wpadłabym na to chyba nigdy. Dobra, trochę za nisko. Jeszcze. Pięknie. I mamy otwarte tam po drugiej stronie. Tutaj mi się przyda full many, więc użyjmy takich miksturek. F8. Nie pamiętam w ogóle tak samo jak się łodzikiem turla, niestety. Wydawało mi się, że z shiftem, ale... A, z kontrolem się turlamy, dobrze. Ja się tutaj odczaruję. Będziemy bezpieczni za tym grobowcem. F8. W sumie, dobra. Niech będzie, że sobie od razu postrzelam w was, panowie. Aby mi tylko many starczyło. Mamy nowy poziom. Ała. Dobra, starczyło mi many. Dobrze było. No, także szybko nam pójdzie. I dzisiejszy odcinek prawdopodobnie będzie już tym ostatnim odcinkiem. Wiecie, co mnie tylko bardzo boli? Ponieważ już zdążyłam się zorientować i w sumie przypomniało mi się też z jakiejś tam serii na YouTubie, że w sumie granie pod magię jest trochę do dupy. W ogóle granie pod cokolwiek w Rizenie jest trochę do dupy. Proszę bardzo, łuk tytana znalazłam. Wiecie dlaczego? Dlatego, że jak już ubierzemy tą zbroję Ursegora, to ona tak naprawdę dodaje nam horrendalne statystyki, tak że każdy będzie w stanie pokonać tytana, nieważne czy będzie grał pod, nie wiem, pod magię, czy pod, na przykład, nie wiem, pod magię, czy pod łucznika, czy pod wojownika. Tak naprawdę przyda nam się tutaj typowo zbroja Ursegora i pokonanie tytana jest tylko i wyłącznie formalnością. I nie mówię, że to źle, ale człowiek potem podczas zakończenia czuje taki niedosyt, że w sumie po co się starał, jakby żeby ten bohater był coraz silniejszy. W sensie zobaczycie, o czym mówię, ponieważ ja właśnie dowiedziałam się tego... Bo sobie po prostu przypomniałam, jak to było z tą walką z tytanem. I niestety jest to dosyć głupia sprawa. Nie powiem, że nie. Dla mnie przynajmniej na pewno. To jest idiotyzm. Cóż, dobra, tego obsydianu pozwólcie, że już nie będę kopać. Nie potrzebujemy go do szczęścia. Super, otwiera nam się. Tutaj byliśmy. Czy ja przekręciłam jedną korbę? Tak, jedną korbę, bo mamy aż 3 do przekręcenia, jeżeli chcemy dostać się dalej. Żeby otworzyć tamte drzwi konkretniej, więc potrzebny nam jest znów przycisk. Pięknie. I teraz nam się tutaj otworzyło. Też podobno jest bardzo fajny patent, którego ja nie znałam. Podobno jak będziemy szli przez kolce na shifcie, to nam się nic nie stanie. I jak widać, to działa. To jest absurdalne moim zdaniem. Nie powinno takie coś istnieć w Rizenie, bo jakby ja rozumiem, że można umiejętnie chodzić przez kolce, ale to jest takie trochę naciągane. Jak na mój gust. Tam był mały kryształ antymagiczny, to całkiem fajny lucik. No dobrze. Mam w ogóle herbatkę, więc sobie się napiję. Nie widziałam waszych komentarzy sprzed 2 odcinków, więc
ewentualne jakieś porady, no niestety, ale już się do nich nie zastosuję. Dlatego, że no, tak to jakoś wyszło już. Postanowiłam zakończyć tutaj Rizena i się nie przejmować, nie czekać, ponieważ mam dzisiaj wolniejszy dzień, także chyba warto. I tutaj ta krata nam się odsuwa. Zostało nam jedno miejsce do odwiedzenia w tej świątyni. Ona, kiedy nie wiemy o co chodzi, to się wydaje naprawdę być trudna i tutaj nie ma co mówić, że nie, ponieważ bardzo łatwo jest się w niej pogubić. Tędy. Chyba tędy potrzebujemy iść. A, ta ciągutka to wyłącza te kolce. Oh, fuck my life. Nie tu. Czy ja się mogę nauczyć chodzić? Chryste, panie. No jeszcze raz będziemy to musieli robić. Dobra. Oh, moi drodzy, no i co? Seria nam zleciała. Gdzie był ten most? Tutaj nie było. Nie wiem, czy nie za tym przypadkiem. Ha, ha, ha. Gdzie był ten most? Tu był most? Gdzie był ten most? Oż ty cholera jasna, na pewno nie tutaj. O panie. A tam nie wiem, czy nie trzeba się cofnąć do tego mostu. Bo mi już troszeczkę to z głowy wypadło, gdzie co było. Możliwe, że trzeba się cofnąć. Nie, bo ten też żeśmy wchodzili. To nie miałoby sensu. Ten most zwodzony. Gdzie to było? Tutaj na... Dobra, w sumie chyba potrzebowałam akurat spaść na dół. Ale zaraz, 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 zaraz. A może to było gdzieś tutaj? W tych jaskiniach? Ale bezsensownie się strzela z łuku. Dużo lepiej jest strzelać z kuszy. Zaraz, jeszcze raz, bo ja już się pogubiłam. Tutaj nie było mostu. Może był po drugiej stronie. Bo tam wcześniej też nie było. No, słyszeliście, powiedziałam, że już znam ten poziom na wylot, a zapomniałam, gdzie jest najważniejsza rzecz, czyli most, który opuszczaliśmy. To się nie otworzyło dalej. Dobra, jeszcze raz. Super. Tu jest zamknięte. No tutaj był ten most. No przecież. Jak mogłam zapomnieć? Tu jest korba od mostu. Tu mamy coś do pociągnięcia. I siup. Mamy jakiś sarkofag. Sprawdźmy go. Dwa małe rubiny. Żart, mikstura, naszyjnik. Dobrze za to zapłacą. Myślałam, że to perłowy. Ale jednak nie perłowy, tylko taki zwykły. I duży rubin. Dobra. A to mogę pociągnąć? Nie mogę. Wyciągnęłabym tutaj kryształ. Chyba nie muszę jednak. I mamy korbkę. Ja będę chciała oczywiście wrócić tą samą drogą, którą przyszłam, ze względu na Patty głównie. Dlatego, że chciałabym jakby jej powiedzieć, że udało mi się zdobyć to i owo, żeby jej nie było przykro. I jesteśmy. I możemy wejść. Pięknie. Chodź tu.
Nawet możesz podejść troszeczkę bliżej, nie obrażę się. I tak nie podejdziesz. Bardzo mi przykro. No chodź. Ja już się ich nie boję, no nie? Bo to jest taki moment. No jak ja mam się ich bać? Nie, dobra. Wiecie, to jest taki moment, że po prostu czasami już się nie boisz, bo to działa okropnie. Mamy skrzynię, ale najpierw sobie wyburza tutaj. Wygląda na kruche, no jasne. Ach. Zastanawiam się, czy jeszcze iść do tego miejsca, gdzie był Geiger, żeby wam pokazać, co tam nam się ominęło. Nie byłoby to chyba głupie, żeby tam iść. Złoto, kusza tytana, część pancerza władcy tytanów. Mikstura, mocna mikstura many, przemiana w łodzika. Znajdź wszystkie kawałki pancerza tytanów. Eldrick musi przekuć pancerz. Aha, to Eldrick kuje pancerz. To nowość, nie wiedziałam tego, że musimy jeszcze do niego iść. Także na spokojnie też do niego pójdę. Myślę, że nawet za chwilę się tam tepniemy. To jest też niedaleko właśnie Geigera, więc w sumie git. Powiem wam, że nawet się zaczynam zastanawiać, czy po prostu nie... Wiecie co. Dobra, myślałam, że dostanę, bo piłam miksturę zamiast jakby skakać. Ale tak. Kurde, bo mamy w sumie nie za dużo czasu. Więc nie wiem, czy robić tak, że to będzie ostatni odcinek, czy jednak nie. Myśmy przyszli dołem, prawda? Więc dołem musimy wrócić. Tylko którą stroną? Chyba tą. W sumie to tędy bym zeszła, jakbym skoczyła. Dobra, obrywałam trochę, ale nie ma co tak marudzić i przesadzać. Kurde, te gule. Te ślipia. No i patrzcie, jaką ładną mamy pogodę dosłownie. Zachód słońca, ale ładnie. Jakbym robiła miniaturki, to by było idealne na miniaturkę. Którym się wyłączało? No. Ładne by to kuźwa było. I ta Patty w tle. I was getting worried about you. Did you find what you were looking for? Yes, I have it. And what is it? A piece of armor from an ancient warrior. What's so special about it? You can get armor anywhere. I'm hoping it will help me fight the Titan. Titan? What are you talking about? It's inside the volcano. Look, there's no time. I need to go and see Eldrick the Druid. That guy? Well, I suppose if you're talking about Titans, nothing is crazy compared to that. You think anything on this island isn't crazy? I think you and I are the only thing that makes sense here. Well, I'm not sure if it's sense. You and I? You found anyone else on this island you can trust. And you came to this island on your own. So, I'm thinking you didn't find anyone before now. I wasn't running from anything. That's not why I got on that boat. I don't know what I was running to, but I wasn't running from anything. See? Seems we are alike. What do I do about this Titan? If it gets free, anything could happen. But if there's even a chance the Inquisitor could use it to stop these storms... Well, there's no one else on this island I'd rather have make the decision. Whatever you do, I know it'll be the right thing. Kurde, Patty, naprawdę... Wracaj do wulkanu? Dobra, co ty masz? No szczerze, to nic, co by mnie jakoś porwało. Dobrze, Eldrick musi przekuć pancerz. No to dobrze się składa, bo ja w tamte okolice potrzebuję się dostać. Dobra. Co robimy? Do klasztoru też by wypadało iść, prawda? Żeby sobie, nie wiem, zrobić... Może nie mikstury many, bo to... Już może nie przesadzajmy, ale amulet bym jakiś może sobie założyła taki... Lepszy już nawet ten do HP jest taki... Kuźwa, amulet do many i ja go nie noszę?
Aha, bo ja mam plus 20, ale mam lepszy, plus 30. Nie zauważyłam nawet. Ale pierścionków już raczej lepszych nie będziemy mieć. Ile mamy many? 253. Będziemy mieli 270, jak jeszcze sobie to dorzucę. Zawsze mogłabym sobie dodać dyszkę, żeby burzowy wicher założyć. Nawet nie dyszkę, tylko 5 punktów. Ale w sumie nie muszę, bo mamy też rośliny do zjedzenia. Bo nic już z nich nie zrobię. Mam jedną koronę bohatera? Mam. Ale mamy też te rzeczy, więc to trzeba zje... Ja mam do punktów życia? A nie, to odnawia, dobra. Już myślałam, że to są stałe punkty. O, no właśnie akurat mamy na miksturkę. Więc polecimy najpierw do klasztoru. Na samym początku. Myślę, że jeszcze dzisiaj nie zakończymy jednak gry. Ponieważ jest parę rzeczy, które bym chciała zrobić. Też nie wiem, ile nam to zajmie. Tylko nie ukrywam, to będzie słabe, jak na ostatni odcinek zostawimy tylko walkę z Tytanem. A niestety, ale nic innego już do zrobienia nie ma. Chyba, że zrobię dłuższy film. Żebyśmy wszystko zdążyli zrobić. Ignatius, czy ja mogę ci coś powiedzieć? Nie, możesz mnie nauczyć magii. A nie, to tego uczysz, dobra, to nie. Vitus. Dajemy sobie w manę tyle, ile mogę. Znaczy, prawda jest taka, że to się nie przyda, bo tak jak mówimy przy Tytanie, nie będziemy używać tej many wcale. Ale no trudno, niech i tak będzie. Abrax, Cyrus, pohandlujmy, co masz? Masz pierścionki, bla 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 bla, amulet, nie chcę nic. Ilumar, potrzebne mi zwoje. Czy mi są potrzebne zwoje? No chyba nie. Abrax, potrzebuję kilku mikstur. Masz mikstury, ale czy ja ich potrzebuję? Nie wydaje mi się. Czy tutaj był stół do alchemii? Był. Zróbmy sobie więc miksturę do many. W sumie to mogłam zrobić też do życia. O Jezu, jak pukłam w mikrofon, przepraszam. Mogłam zrobić sobie w sumie miksturę do życia. Ale no, niech będzie. Czy dobrze, czyli to... Dobra, bo tam było łóżko. To się jednak cofnę. Bo mi się przyda drzemka. To tak, gdzie lecimy? Lecimy do kryjówki, gdzie był Geiger, tak żeby dopiąć sobie formalności. I w sumie... znaczy Ilumar, bo ty miałeś do szybkości. Daj mi wszystkie, które masz. To nam się może bardzo przydać. I teraz tak. Jaki tam był teleporter? Zakończone. Mogę sobie zobaczyć teleporty? Kamienie teleportacyjne? Nie mogę. Słabo. To musimy na wyczucie. To jest jedyny minus posiadania już wszystkich teleportów. Wulkaniczna, południowo-zachodnie ruiny, północno-wschodnia świątynia. A to nie było świątynia... Nie, to nie była na równinie. Południowe ruiny, północna świątynia, wschodnia, zachodnich ruin, zachodniej jaskini. A gdzie były zachodnie ruiny? Aha, tutaj, to nie. To nie, nie potrzebuję. To szczerze, wschodnia świątynia nie brzmi źle. No... Brzmi chyba najlepiej. Ja dobrze idę? Dobrze, tutaj po prostu są takie krzaki. Nie, to szczerze, to mogłam się w stronę... Chociaż, no dobra, już niech będzie, że tędy przejdę. Chociaż to nie było aż tak mądre podejście, bo teraz musimy tam na górę dymać. A tam mam teleporter na górę.
Tylko ja niestety nie pamiętam, jaki tam jest. Ale dobrze, pochodzimy sobie. Najwyżej będzie godzinny odcinek, taki końcowy. To też chyba jakoś bardzo nic złego. Mamy te przyspieszenie, więc to nam też dużo da. Z jednej strony mogłam się przenieść od razu do świątyni, to byśmy byli w sumie przy samym Eldriku już tak naprawdę. Ale no nie wiem, czy to takie warte by było świeczki. W sumie. Dobra, jeszcze jeden. Lecimy. Nie po to to kupowałam, żeby teraz tego nie używać. Tylko wręcz przeciwnie, kupowałam po to, żeby używać. Pierwszy raz w życiu się nie pomyliłam, gdzie biec. Wiecie, mogliśmy sobie tego Geigera w sumie odpuścić, ale jestem bardzo ciekawa, co ominęłam. Wiem, że czasami ciekawość to pierwszy stopień do piekła, ale... Potem by mi to siedziało z tyłu głowy, że tego nie zrobiłam, nie sprawdziłam. A to tak naprawdę chwila, moment i jesteśmy. Oczywiście jak byłam tutaj bić tego popiołaka, to mi to nie przyszło do głowy, żeby się tam wrócić, bo po co? Zapomniałam o tym kompletnie. Tutaj też w ogóle naprawdę jest cudowna pogoda. Dawaj tą szybkość kolejną. W ogóle też strasznie głupia mechanika, że właśnie po kolcach można po prostu sobie wolnym krokiem przechodzić i nam nic nie robią. To takie nie jest w 100% logiczne. Znaczy wiadomo też, że doszukiwanie się logiki w grach jest czasami słabe. Ale no... Ale no dobra. Czy ja się pomyliłam? Tak. Tak podejrzewałam, że któregoś razu źle pobiegnę. Dobra, jesteśmy. I tutaj gdzieś podobno dało się za coś pociągnąć. I te jakby komnaty się powinny pootwierać. Nie wiem niby na której płaszczyźnie. Dlatego weźmiemy sobie... Z pochodnią się przejdę. Wiecie, bo ja tutaj nic kompletnie nie widzę, a podobno tutaj coś miało być. W tej komnacie się podobno miało coś otworzyć. Tu jest jedna, druga. O, ta działa. No i dobrze, mamy do otwierania rzeczy. Działamy. I sprawdzamy. Berserk. Pierścień do akrobatyki tutaj był. Ja chyba nie miałam do akrobatyki wcześniej pierścionka. Albo miałam, nie wiem. Mikstura życia, no to warto było. To muszę akurat przyznać. Zaraz sobie wypijemy to wszystko i zjemy też te rośliny na stałe punkty. Tu są nagrobki. Dobra, otwieraj to. Kryształ antymagiczny, jajko, no dzięki, skóra, spoko. Ale to chyba wszystko, ponieważ tej już nie mogę kliknąć, ten się zaznacza pierścień. W sensie spodziewałam się, że się otworzy więcej tych komnat. Ale nie widzę drugiego pierścienia, który byłby do pociągnięcia. Więc jak już teraz coś ominęłam, no to przepraszam bardzo, ale ja już nie mam pomysłu, gdzie mam czego szukać.
Wschodnia świątynia bierzemy. Wschodnia. Nie, ja się pomyliłam, to nie była wschodnia świątynia. To była inna świątynia. Wschodnie wybrzeże, zachodnia. To może była północna? Nie. Północna, wschodnia to nie były. Może południowo-wschodnia. Kurde, jakie wygibasy robię, nie? Jesteśmy koło Eldrika? Jesteśmy. Fajnie. To teraz możemy użyć szybkości i pobiec do niego. Gdybym się nie zacięła na kamieniach. To by było bardzo przyjemnie. Na szczęście do Eldrika już blisko. W ogóle nie jest do niego daleko. Zobaczymy, co on nam tutaj zrobi. Mam nadzieję, że jest na miejscu, bo jak nie, to go chyba samoistnie ukatrupię własnymi rękoma. I have part of the Titan Lord's armor. Can you repair it? Repair armor? For that you need a smith, not a druid. It's not the metal, it's the magic I need you to help me with. I see. Come with me, and we shall fix this. Dawaj, stary. Fajnie. Myślę, że starcie dzisiaj z Tytanem to nie jest głupi pomysł. Szczególnie, że już niedużo nam brakuje. Here. We can repair the armor here. Well then. Give me the pieces. Here is the armor. Good. Then let us begin. Dobra. It is done. That which was divided is one. Here is the armor. Zbroja władcy Tytanów. Ładnie. Good luck with the task that lies ahead of you. No kurde, ubrało mnie już w to. 80, tu to, tutaj ładna tarcza, fajnie. Młot, no właśnie. Ten młotek, on nie wymaga od nas niczego, żebyśmy coś, cokolwiek mieli umiejętności. Widzicie, ile on rzeczy dodaje? Walka toporem, 120 obuchowe i plus 6 mamy nagle, nie? To w ogóle nie ma porównania. Dobrze, lecimy do wulkanicznej twierdzy. Już się nie będę wracać i nie będę rozmawiać z kim? Z mistrzem Ilumarem i Abraxem i w ogóle tam z mistrzami, ponieważ wydaje mi się, że to nie ma już sensu. A my ruszamy do środka. Też w ogóle słabo, że nie mogliśmy znaleźć w środku teleportu, który by nas przeteleportował jak najbliżej, tylko musimy biec. No ale też wiadomo, że nie wszędzie teleporty były, nie? Kurde, ostateczne starcie, moi drodzy. Przepraszam, wy to spierdziel... Co tu się dzieje? Wiecie, że my już wrogami jesteśmy. Czemu wy tu idziecie dopiero? O, skapnął się. Możecie mi naskoczyć, panowie. Już nie będę z was nic zbierać. Rychło w czas się dowiedzieli, że tutaj już nic nie znajdą. Dobra, czy ja mam iść porozmawiać jeszcze z Ursegor już na mnie tutaj czeka. Cześć. You have returned. Do you have the armor? Yes, I have found everything. Good. The world finds a man for each moment. This is your time. You are ready to face the Titan, to seal it within its prison once more. What must I do?
Go to the gate. The Titan will soon try to leave its prison. You must stop it. Dobra, ja się jeszcze upewnię, ja mam dobry hełm? Oczywiście, że nie. Trzeba się... Tarczę też mam chujową. Kto mi to zostawił? Tylko pancerz mi założyli. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery. A buty jeszcze były, czy coś? Zaraz. Zbroja. Hełm Władcy Tytanów. Tarcza. Młot. Nie, chyba jest dobrze, ponieważ te buty jakby weszły w skład tego, tej zbroi, nie? Cześć. I knew you would return, but it is too late now. The gate is closed, and the Titan will rise. Not if I can prevent it. You want to fight a Titan. There is one little fact you overlooked. Without this ocular, you won't even be able to see the Titan. Then I guess I'll have to take it. You may be wearing Ursigor's armor, but you lack the will to win. You will perish just like all the others. Troszeczkę się pomyliłam z przyciskami. Siema. Zaklinował się Ursegora. Dobra. Kurde, ej, ładne masz życie, ci powiem. Ale starczy mi many na ciebie na pewno. Wielkie starcie. Monokl. Pierścień. Czaszka Ursegora. Co mamy do zrobienia? Mam jakieś zadanie aktualne? Nie. Brak zadań. No musimy założyć monokl. Chyba, że nie muszę go mieć, jakby wiecie. Może mogę go tak jakby... No. Gdzie ta czaszka? No i spoko. Wiecie co, ja sobie zapiszę tutaj, napiszemy sobie Tytan. Dlatego, że jakbym gdzieś napisała sobie save'a, gdzie umieram, to byłoby niezbyt przyjemnie. Ajajaj. Aby wzmocnić atak, no dobrze. Które są bezpieczne? Okej. Potrzebujemy tutaj odbijać jego ciosy. Ajajaj. Kurde. Zasłoń się tym. Aha, zrzucił mnie. To nie jest takie banalne, jak mi się wydawało. Nie wiem, jak wezmę F9, to mi wczyta autozapis ostatni. Tak jest. No. Dawaj, ciskaj. No i na tym w sumie będzie polegała cała walka. Oła. Ej, niedobrze. No, dawaj, stary. Jak widzicie, ta walka nie jest jakaś tam
Zajebista. Na tym polega, żeby odbijać w niego i mu przypierdzielać chyba. Chyba się nie mylę. Nie powiem, tytan bardzo ładnie wygląda. Dawaj, strzelaj, stary. To było troszeczkę głupie. Dobra. Ładnie. Możesz ciskać we mnie? Ja się nie pogniewam. Znaczy wiecie, ja mam nadzieję, że ja dobrze to robię, ale mi się tak wydaje, że to na tym polega. No, dawaj. Jakby nie za bardzo więcej możemy chyba coś zrobić. Tak jest. Ale useless. Panie. Die Macht des Titanen wird die Insel auch weiterhin schützen. No i co, moi drodzy, to było wszystko. Udało nam się ukończyć Rizena. Brakuje mi tutaj bardzo jednej rzeczy. Mianowicie z tego, co wiadomo z Rizena dwójeczki, jakby bezimienny musiał założyć ten monokl od Inkwizytora, prawda? I nie było go na cutscenkach widać, żeby go założył. A to nie jest powód, dla którego główny bohater ma zasłonięte oko w dwójce. I tego w ogóle w jedynce nie ma. Wygląda to tak, jakby sobie to twórcy dopisali na kolanie. Nagle potem. Cóż. Jakby, nie wiem, Risen 1 mi się podobał. Nie chodzi może jakoś bardzo o to zakończenie, bo to zakończenie jest słabe. Jakby walka z bossem polega na odbijaniu jego własnych ciosów, na przypierdzieleniu mu raz młotkiem tytanów i tą czynność trzeba powtórzyć, nie wiem, 10 razy i to jest całość. Ale na pewno fajnie jest napisana fabuła i świat jest bardzo fajnie napisany, czego mi bardzo potem brakuje w kolejnych Risenach. Ja mówiłam na początku, kiedy nagrywałam pierwszy odcinek o tym, dlaczego jakby zatrzymamy się raczej na jedynce, być może kiedyś się dwójka pojawi na kanale, bo nie powiem, mam nawet ochotę nagrać dwójkę, bo ona jest taka, może nie tyle, że w miarę, ale ma fajne te takie pirackie klimaty, chociaż ja osobiście nie przepadam za pirackimi klimatami, no ale nie jest to złe, bym powiedziała, że takie nawet w miarę spoko, ale na pewno trójka zawodzi bardzo i to mnie strasznie boli, dlatego że oczekiwałam po trójce, że ona będzie jakby taka jak jedynka. Jest takim połączeniem jedynki i dwójki, ale tak jakby gra jest o tyle monotonna, tych dialogów jest jakoś moim zdaniem bardzo dużo i
Nie wiem, mam wrażenie, że po prostu to nie jest to, a na pewno zakończenie jakby Rizena III to już w ogóle jest bez sensu. Sam fakt tego, że mamy innego bohatera niż w jedynce i dwójce, to też jest bez sensu. Dlatego Rizen 3 dla mnie po prostu to już nawet nie jest kanon i po prostu to no jakby nie warto. Dwójka też to jest taka trochę rzecz z dupy, że się wydarzenia dzieją 10 lat po jedynce. Jesteśmy na całkiem innej wyspie, nagle nie mamy oka. Wyglądamy w ogóle całkiem inaczej, jesteśmy nagle piratem, to jakby to mi się jakoś kompletnie tutaj nie klei. No i jeszcze po drodze zostajemy alkoholikami, więc... No nie wykluczam tutaj Rizena 2, ale na pewno Rizena 3 raczej bym nie chciała nagrywać, chyba że naprawdę bym już nie miała co nagrywać i bym chciała mieć dopełnienie tutaj serii na kanale. Ale to jest gra niewarta świeczki. No i co, moi drodzy, no bardzo jestem wam wdzięczna za te wyświetlenia na tej serii, za komentarze, za łapki w górę, za subskrypcje, dzięki tej serii się przysłużyły, ponieważ no jako twórcy na YouTubie możemy podejrzeć takie rzeczy, z jakiego pola się bierze jaka ilość subskrybentów i tutaj naprawdę Rizen sobie poradził bardzo fajnie. I co? I pora wziąć na warsztat jakąś inną gierkę. Ja nie ukrywam, stęskiłam się troszeczkę za Gothiciem dwójką, za modyfikacjami, które zmieniają fabułę dwójki w taki niekanoniczny sposób, czyli nie mówię tutaj o Nocy Kruka, czy o tym Gothicu 2 Classic. No chciałabym wziąć na warsztat Gothic 2 Odyseja, bardzo długa modyfikacja na 200 godzin. Zdaję sobie sprawę z tego, że na tym kanale ona może zająć około 250-300 odcinków. To nie jest w 100% zdrowe podejście, ale myślę, że modyfikacja jest warta tego wszystkiego. Zastanawiam się ewentualnie, co innego moglibyśmy nagrać, ponieważ jest też dużo fajnych innych modyfikacji. Chociaż nie ukrywam, Gothic 2 Odyseja myślę, że zasługuje, ponieważ to może i to jest na 200 godzin, ale jak dla mnie to jest coś, jakbyśmy połączyli Gothica 2 z Gothiciem 3. Więc to ma prawo mieć 200 godzin, ok? Uznajmy, że ma prawo, plus jeszcze mamy dodatkowe jakieś tam rzeczy. Także na 90% pojawi się Gothic 2 Odyseja. Na 10% jakaś inna modyfikacja. Zobaczymy też, jak to będzie, jak ten mod się będzie przyjmował, ale wydaje mi się, że powinno być raczej ok. I co? I nie będę już przedłużać. Mam nadzieję, że ta seria wam się podobała. Ja nie mówię, że była zła, była całkiem ok. Rizena 1 lubię. Pierwszy raz udało mi się przejść w 100%. Za pierwszym razem, jak sobie grałam parę lat temu, to jakby grałam typowo pod wojownika i sobie nie radziłam już po prostu z tymi jaszczurkami, bo jednak one robiły mi sporą krzywdę, a ja im. I to tak wyszło. Tak teraz dochodzi do mnie, że nie zjedliśmy nawet tych stałych rzeczy, które mieliśmy w ekwipunku, czyli kapelusze wróżki, ogrzy korzeń i być może jakieś inne. No niestety szkoda, ale jakby dużo można z tego powyciągać, prawda? Mikstur i wszystkiego. Także mam nadzieję, że będziecie to mieli na uwadze. Nam się to i tak do właśnie walki finałowej nie przydało, nad czym trochę ubolewam, bo to jest smutne właśnie, że rozwijamy postać, dajemy w manę, nie wiem, w siłę, w cokolwiek, a tak naprawdę pod koniec gry to się nie liczy, ponieważ i tak dostajemy topór i tarcze, które nawet nie mają żadnych wymagań od nas. No jest to troszeczkę słaba sprawa i tak naprawdę trzeba założyć pancerz Ursegora, mimo że na przykład jesteśmy magiem, czy nie jesteśmy magiem, tylko wojownikiem. Takie dosyć duże uproszczenie od strony twórców. Nie mówię, że to zły zabieg, ale troszeczkę mało satysfakcjonujący. Dobrze, bo zaczynam się rozgadywać, a odcinek będzie dosyć długi. No i tutaj mieliśmy jeszcze takie dodatkowe rzeczy z napisów końcowych, ale to już nie będziemy tego słuchać tutaj. Szczególnie, że nawet nie ma do tego napisów, więc to taka pierdołka. Możemy sobie zobaczyć, ile mi zajęła gra w sumie. No, ja bym tak powiedziała, że w sumie... Możemy sobie łatwo policzyć. Jeden dzień i 6 godzin. Czyli takie 30 w sumie godzin około, taki rizenik. Myślę, że to jest tak... No spoko. Nie, no, nie powiedziałabym, że git.
Dobra, nie będziemy już się rozgadywać. Dzięki wam serdeczne. Może w przyszłości jeszcze się usłyszymy w jakiejś innej serii z Rizena, na przykład w dwójeczce. Albo w tej nieuchronnej trójce, może kiedyś w życiu. Nie wiem, chociaż na razie nie mam ochoty jej przechodzić drugi raz. Myślę też, że w przyszłości się usłyszymy w Gothiku 3 Zmierzch Bogów, że usłyszymy się w Arkanii. Bo to są też gry, które mimo wszystko fajnie by było przejść. No może z wyjątkiem Zmierzchu Bogów, bo jakby... No tam jest trochę słabo z tym przechodzeniem, ale na pewno Arkania zasługuje na szansę. I też fajnie się gra pod magię w Arkanie, więc myślę, że tutaj też kiedyś się spotkamy w tej serii i polecimy z magią. Ale to jest zakończenie, moi drodzy, Rizena, więc skończmy na rozmawianiu o Rizenie i skończmy na tym, że seria była naprawdę udana, ale że już się zakończyła. Dziękuję wam jeszcze raz serdecznie i do usłyszenia w kolejnych seriach na tym kanale. Cześć!